Dzień dobry Państwu, kwarantanna w Hi-Fi. Dziś zupełnie inaczej niż do tej pory, niż się Państwo mogliby spodziewać. Bo dzisiaj mam dwoje młodych, niezwykle utalentowanych artystów. Małgosia Majerska. Dzień dobry. Aktorka, która właśnie kończy Warszawską Akademię Teatralną. I Kuba Matuszczyk, pianista, klasyczny pianista, w związku z czym to miejsce, które jest zawsze zarezerwowane dla klasycznych pianistów, jest w dalszym ciągu dla klasycznego pianisty, który jednak poświęcił się innej muzyce ostatnio. Panie Kubo. Tak jest. Witam Państwa bardzo serdecznie. No muszę przyznać, że klasyka nie jest jedynym gatunkiem, który wykonuję. Też zgłębiam tajniki wiedzy muzyki elektronicznej i rozrywkowej, musicalowej. I taką będziemy dzisiaj mieli tutaj. Pani Małgosiu, kończy Pani szkołę teatralną. Z dużą radością zauważyłem, że ostatnio szkoła teatralna większą wagę przywiązuje do edukacji muzycznej. Czy tak jest rzeczywiście? Tak, rzeczywiście cały ten nasz kierunek, który powstał, teraz to jest już specjalizacja, nie kierunek, to właśnie był taki trochę renesans, bo kiedyś, dawno temu był wydział estradowy na Akademii Teatralnej i potem na wiele lat ten wydział zamknięto. I świetnie, bo to już widać według mnie w poziomie wykonawczym artystów, którzy na co dzień występują w teatrach muzycznych. Że coraz więcej tych kierunków powstaje, już nie tylko Gdynia, jeszcze jest Kraków, jeszcze jest wiele innych miejsc, gdzie te kierunki musicalowe się prężnie rozwijają i są na naprawdę bardzo wysokim poziomie. I to świetnie, bo dzięki temu ja mam poczucie tego, że po tej szkole mogę w wielu miejscach odnaleźć swoje miejsce, nie tylko w teatrze muzycznym, bo jest... Ale tam... i w studiu radia dla ciebie. No to przede wszystkim... Ale też w teatrach dramatycznych, czy robiąc muzykę samej. I czy częściej teraz pani występuje w muzycznych spektaklach, czy w dramatycznych? Teraz w ogóle nie występujemy, ale jak tylko otworzą teatry, to teraz częściej w muzycznych, tak, to zdecydowanie. No ale mam ukrytą taką głęboko nadzieję, bardzo dużą, że jednak będzie mi dane jeszcze w teatrze dramatycznym stworzyć kilka ról, bo to jest teatr, który bardzo mnie interesuje i bardzo chciałabym w tym kierunku też się rozwijać. A my będziemy tu mieli taką tabliczkę, że wybitna artystka Małgorzata Majerska zadebiutowała w tym oto studiu. Zapraszam, co dzisiaj usłyszymy? Usłyszymy trochę klasyki jazzu, trochę standardów jazzowych, ale też trochę hitów musicalowych. To są moje ukochane gdzieś tam piosenki, które są już ze mną od jakiegoś czasu. Ale usłyszymy też Kubę Matuszczyka jako solistę, nie tylko ja będę cały czas przeszkadzać. Więc usłyszą Państwo też trochę muzyki klasycznej, takiej naprawdę klasycznej. Bo Kuba Matuszczyk nie tylko jest pianistą, ale także kompozytorem. Proszę Państwa, Małgosia Majerska, Kuba Matuszczyk, no i przed nami inny niż zwykle, ale wspaniały wieczór. Zapraszam. Szanowni Państwo, myśląc o repertuarze tego recitalu, postanowiłam właśnie skupić się na tych dwóch kierunkach, na jazzie i na musicalu, i to od jazzu zaczniemy. I jako pierwszy usłyszą Państwo utwór Summertime w oryginalnej aranżacji kompozytora George'a Gershwina. Później usłyszą Państwo Lullaby of Birdland z muzyką George'a Sheringa, a następnie Fly Me to the Moon z muzyką Barta Howarda. Serdecznie zapraszamy. Thank you.
Dziękujemy bardzo i teraz Lullaby of Birdland. Lullaby of Birdland, that's what I always hear when you sigh. Never in my woodland could there be words to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves, Bill and Co, what they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. And there's a whippy old willow, he really knows how to cry. That's how I'd cry in my pillow if you should tell me farewell. Two turtle doves.
nadzieję, że troszkę Państwa teraz pobudziliśmy i zostaniemy w tym klimacie, bo przed nami Fly Me to the Moon. Odbijając na chwilę w stronę musicalu, chciałabym zaprezentować Państwu utwór z musicalu Kinky Boots. To jest, można powiedzieć, młody musical. Swoją premierę teatralną miał w 2012 roku. Muzykę do tego musicalu skomponowała Cyndi Lauper. Musical jest też grany w Warszawie, w Teatrze Dramatycznym. W rolę głównego bohatera wciela się wspaniały Krzysztof Szczepaniak. A ja wykonam właśnie utwór tego głównego bohatera, Loli, wzruszający utwór pod tytułem Hold Me in Your Heart. Taught me how to be strong. That's where I pick
picked up when we went so wrong. I know that I hurt you and you hurt me too, but you mean more to me, I must mean more to you. Dziękujemy bardzo. A teraz znowuż cofniemy się w zupełnie inne rejony, do lat 60. oraz 70. i przywołamy dla Państwa dwa absolutnie hitowe numery muzyki rozrywkowej w nieco innej akustycznej aranżacji. A będzie to utwór Beatlesów pod tytułem Yesterday oraz utwór Sunny z repertuaru najsławniejszego zespołu disco, czyli Bonnie M. Jeszcze sekunda dla mnie na łyk wody. Krótka sekunda. Ok. Yesterday, autorstwa Paula McCartneya. To me, you're all in all. Now I feel.
so true. I love you. Bardzo. No, wracamy teraz do przestrzeni musicalu i chciałabym zaprezentować Państwu moje ukochane utwory z jednych z najsławniejszych musicali na świecie. Rozpoczniemy od klasyki musicalu, czyli od kabaretu. To jest chyba mój ulubiony film musicalowy. I piosenki Maybe This Time, która wykonywana oryginalnie była przez absolutną ikonę Lizę Minnelli, która za tę rolę dostała Oscara. Nawet. Następnie usłyszą Państwo utwór Mama z musicalu Spring Awakening, czyli z Przebudzenia Wiosny. Ten musical miał swoją premierę na Off-Broadway'u w 2006 roku, a powstał na podstawie powieści Franka Wedekinda o tym samym tytule. Porusza problemy dojrzewania, dorastania, odkrywania swojej seksualności i przez te właśnie kontrowersyjne, można powiedzieć, tematy, które porusza. Ta powieść była nawet zakazana do roku 1906 w Niemczech. Ale na szczęście musical cieszy się ogromną popularnością na całym świecie. W Polsce również był grany w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. Zdobył wiele nagród Tony Awards, czyli tak zwanych teatralnych Oscarów. Więc serdecznie Państwa zapraszam. Najpierw Maybe This Time, a zaraz potem Mama. This time I'll be lucky. Maybe this time he'll stay. Maybe this time, for the first time, love won't hurry away. Not a loser anymore, like the last time and the time before. Everybody loves a winner, so nobody loved me. Lady Peaceful, Lady Happy, that's what I long to be. With all the odds are there in my favor, something's bound to begin. It's gonna happen, happen sometime. Maybe this time I'll win.
Prezes bije brawo, bardzo dziękujemy, to jest duże wsparcie, bo w pandemicznych czasach bardzo rzadko te brawa słyszymy, albo w ogóle. Także, no ale nie przedłużając, następny utwór przed nami, Mama. Teraz usłyszą Państwo jeden utwór z jednego z najsławniejszych musicali, czyli Jesus Christ Superstar, autorstwa Andrew Lloyd Webbera oraz Tima Rice'a. No, nie muszę tego musicalu tłumaczyć, na pewno każdy z Państwa bardzo dobrze go zna. W Warszawie można go zobaczyć w Teatrze Rampa na Targówku, także serdecznie Państwa zapraszam. A zaśpiewam dla Państwa przepiękny utwór o miłości Marii Magdaleny do Jezusa pod tytułem Jak mam go pokochać? Jak mam go pokochać, żeby on mnie choć trochę dostrzegł, ach, zmieniłam się. Raz ujrzałam Sam mną porusza.
odejdę precz, bo drże co świt, bo słaba zbyt, by unieszczęście to. Zbyt boję się, zbyt pragnę go, zbyt. Teraz, na krótką chwilę, oddaję głos Kubie Matuszczykowi, który Państwa zabierze w nieco inne rejony muzyki. Tak, proszę Państwa, pozwalamy tutaj Małgosi odpocząć na moment. Na krótką chwilę. I cóż, przygotowałem dla Państwa dwie kompozycje. Nie wiem, czy uda nam się zagrać jeszcze trzecią. Natomiast pierwszą kompozycją będzie walc cis-moll Fryderyka Chopina, opus 64, numer 2. A drugą kompozycją będzie etiuda numer 6 Filipa Glassa, kompozytora, który jest utożsamiany z minimalizmem amerykańskim. Tak, minimalizmem. I cóż, jest to kompozytor, którego twórczość jest mi bardzo bliska, ponieważ mniej więcej rok temu zacząłem się interesować takim w ogóle kierunkiem i sposobem grania. No i trzeba przyznać, że Filip Glass jest po prostu absolutnym mistrzem, jeśli chodzi o minimalizm w klasyce. Bo wiadomo, że minimalizm można też mieć w muzyce elektronicznej i zawsze ten minimalizm jest inaczej opisywany i ma inne znaczenie. Natomiast tak, nie przedłużając, szanowni państwo, teraz zagram walca cis-moll, opus 64, numer 2, Fryderyka Chopina, a zaraz potem etiudę numer 6, Filipa Glassa. Thank you.
Dobrze, i teraz Philip Glass, etiuda numer 6. Thank you.
No powiem Państwu, że odpoczywać w takich warunkach, to naprawdę możecie im Państwo pozazdrościć. A swoją drogą, Kuba, gdzie jest ten minimalizm? Bo ja tutaj patrzyłam na młoteczki ruszające się, wiesz, nad strunami i to jest bynajmniej nie minimalizm. Tam jest, nie, no, ja zawsze, szanowni Państwo, ja mi ręce po prostu, znaczy szczęka mi opada, jak Kuba gra ten utwór, naprawdę. Zresztą każdy utwór, no. Ale cóż, wracając, powoli zbliżamy się do końca naszego koncertu i bardzo się cieszymy, że mogliśmy tutaj dla Państwa dzisiaj wystąpić, za co serdecznie dziękujemy panu prezesowi Tadeuszowi Daszkiewiczowi i mamy nadzieję, że to nie ostatni raz nasz tutaj w tym radiu. Myślę, że tak samo jak Państwo jesteśmy bardzo spragnieni tej sztuki w tych pandemicznych czasach, więc życzymy Państwu na koniec i sobie też, żeby te pandemiczne czasy już naprawdę dobiegły końca i żebyśmy mogli spotkać się na salach koncertowych i w teatrach, my na scenie, Państwo na publiczności, żeby ta sztuka mogła się wydarzać na żywo, face to face, bez maseczek i w ogóle, żeby było świetnie i super. A na sam koniec, na zakończenie chciałabym zaśpiewać dla Państwa jeszcze jeden utwór, a będzie to utwór pod tytułem Gimme Gimme, czyli Biorę wszystko, co miłość da, z musicalu Na wskroś nowoczesna Mili. Są drogi dwie, innych brak. Ta lub ta, tak lub tak. Szczodry mąż, szybki ślub, wielki świat. Łatwy łup lub życie spędzić z tym, co kocha mnie. Więc którą drogą mam teraz pójść? Nie wiem, ja wybieram. Ja wybieram. Ja wybieram tę drugą z dróg. Chcę tego. Ja wybieram miłości smak. Na pewno łzy i śmiech, wzlot, upadek, własną bajkę przeżyć pragnę. Biorę wszystko, co miłość da. Biorę wszystko, co miłość da. Bez granic nie wypuszczę miłości z rąk. Już za nic w oczy wiatr niech mi wieje. Już wybrałam, niech się dzieje. Biorę wszystko, co miłość da.
Dziękujemy brawo, Państwu. Brawo. Bardzo za wysłuchanie. Małgosia Majerska, Kuba Matuszczyk, bardzo, bardzo dziękuję za ten piękny koncert. Strzały Kupidyna lecą z całej Polski i nie tylko w waszym obojga kierunku. Bardzo dziękuję i tak jak powiedzieliście, mam nadzieję, że to nie ostatni raz. Mamy ogromną taką nadzieję. To nasze spotkanie. Ale następnym razem może się spotkamy w studiu Osieckiej z publicznością. I... Marzymy tak, o tym. Tego sobie życzymy. Życzymy sobie tego. I Państwu też. Dziękuję bardzo, proszę Państwa. Wyjątkowo zróżnicowany koncert od Gershwina przez Andrew Lloyda Webbera, przez Chopina i Filipa Glassa. Niesamowity koncert. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Małgosiu. Dziękuję bardzo, Kubo. I do zobaczenia. Do zobaczenia Państwu. 18:59, 10 sekund, a za chwilę, proszę Państwa, Darek Malejonek. Dziękuję bardzo.